Cześć, jestem Kixxion w kolejnym odcinku z YouTube Universali. Z nami jest tam reszta zakonów. I już ktoś je, Boże. Siema wszystko. Zgadnij kto. Wiadomo kto, ale no. Dzień dobry. Zero kultury i szacunku. Właśnie. No. No dobra, wszyscy jesteśmy takie dobre chłopaki, a to taki je. Jeden but. O, technologia. O, Popaj, Lukasa. Ola. No zgadza się. Udało się, więc na kogo idzie ekskomunika? Kogo ja nie lubię? Polski. Oh, nice. Dobra. Mamy wystarczająco dobre relacje. Krucjata na Osmanów z automatu. Dobra, faktycznie już. Już odchodzimy. Co to się w ogóle działo w moim państwie? Ja tak, nie dla wiem. Tak dla pewności polepszę z tobą relację, przyjacielu. Jerozolima, mogę ekskomunikę. Dawaj, nie pierdziel się. Nie no, zgrywam się, ale to jest śmieszne. Święte miasta się nie lubią. Repusty się prosisz o oją, nie? W tym momencie. Święte miasta się nie lubią. No święte. Nie no. Czekaj, co jest? Conquer Baiman? Co to jest Baiman? Bamyan. F. Zastanawiam się, co ja chciałem zrobić. To jest ten w Sindzie. A ja nie chcę nic stamtąd, nie chcę tego podbijać. A to nie świetnie, jest... więcej dla mnie. A nie, ja chcę to. To jest ten mój kaszmirski trademark. Więcej dla mnie. Więcej dla ale mnie. Ja, to so, ja mam dwie prowincje z Simbu, Gazini i Bajman właśnie, to nic więcej od nich nie chcę. A nie Kandashar, to bo tam też jest ten handel kaszmirski. Jest moja Navy. Tam taki wypierdek pod tym domem. A, jest jeszcze Kandahar. No to więcej dla mnie. Ale to jest jakaś mała prowincja, mało ważna, więc... No to świetnie, jeszcze więcej. Mogę z niej zrezygnować ewentualnie. No ale ja internal conflicts. Jakdemet, nie zauważyłem. No już masz chłopów. A stability nie, a, to nie będę miał. Szybko zlecisz. Pomóc ci na fałsz? Obrońcie mi to... ten... Daj mi przemarz. Pójdę do Jabalu. Tylko ze swojej nawet rozwalam. Przejście. Bo ja mogę tu właśnie przejść. No. Jak to nie macie? Nie mamy, zabrałeś. Znaczy, bo relacje pewnie. A, bo zabrałem, żeby Deli nie przyszło. Nie, tunezyjscy idą do właśnie mnie. Właśnie, załatw sobie ich, bo już przeszli, ode mnie przeszli do ciebie. W ogóle, że a to nie jest swój stan. Akurat idę tam z południa, chciałem właśnie Tunezję atakować. Dobra, 63% z Polską, ja muszę tam jakieś faworki u nich pójść zaraz zdobywać. Ale wy jesteście tolerowani u mnie, przyjaciele. To ci się buntuje. U ciebie tolerowany jestem? Weź zginisz, Mato. No, ja mam całą kulturę tunezyjską. A, się lubią. Weź zginisz, Mato. Chyba taka operacja długo nie potrwa. Czuję, że ja teraz wybuchnę, nie? Nie macie fałszu, jesteście tu. Ja mam całą kulturę tunezyjską, drogi przyjacielu, papieżu. Ja bym się nie zdziwił, że gdyby u nas byłoby więcej Francuzów niż we Francji. A, bo Hormuz to ten. Tutaj jest przejście do przez Sind. Czemu jeszcze nie zrobiliśmy tej prowincji? Dobyta jest. Nie, a, no ten Mogostan. O, Polska. Super, mam 9 faworków z Polską. Czyli na pewno będę mógł już ją wezwać do wojny z Osmanami, jakby co. Declare war. Tak, no, zgodzę tutaj się za faworki. Tutaj podbijajcie prowincję, tam pójdę na tą większą armię tej szlachty. No nie, jest separatyzm tunezyjski, dziękuję. Rosyjski separatyzm. O, konnica nowa będzie. Bastion. Jaką by wziąć sobie kolejną ideę? Chodźcie tak, czekaj, jaką mam konnicę? Jednostki. Jak ideę? A jakie masz w sumie? Mam już religijne, eksploracyjne i quality. Kurwa, jak to zrobiłeś? 2-2-5. Technologicznie sprawdźmy. Ja też mam 3 pełne idee. Myślę, czy nie pójść po prostu w ekspansję, albo ekonomiczne wezmę, żeby boostować potem te kopalnie złota tam na dole. Plus to mi zmniejsza autonomię. Ale teraz nie jest opłacalne tak z tym złotem. Mówisz? Znaczy raz, że wszystkie te kopalnie na dole to i tak teraz mają bazowo szansę, że ci jedną w dowolnym momencie. Aha. Ekonomiczne to ewentualnie po tą inflację, żebyś miał niższą. No właśnie o to mi też coś tak chodzi. Tak jak myślę. Plus development minus 20% plus mój development z idei 20% mniej, to troszeczkę mi da do boostowania. A, no to jest trochę inna sprawa. No, to bym boostował sobie prowincję, wiadomo, base tax i tak dalej. No to tak, no to inna sprawa. Produkcję mi zwiększy jeszcze to. Bronimy świętej ziemi i Jerozolimę. Że Sin w ogóle zrobił tych regatierów, co ty pływają sobie. I teraz mamy Casus Belli ten zablokowany hunter. A, ja miałem ten dać prowincję. Czekaj, jak to się dawało te prowincje. Polska wzięła od nas. Grand Province Almania. Ciekawe, czy Polska weźmie w następnej wojnie od Moskwy ten. Samą Moskwę. Tak, ja sobie uświadomiłem w sumie.
Ostatnie moje, jak wiem, jakieś 5 odcinków z tej serii na moim kanale to jest przez 3 nic nie mówię, przez 1 mruczę, że umieram i przez 1 jem. Tak więc nie dziwię, czemu mam taką oglądalność. Z litości. Sumie... Mijmy się, chłopcze. Trzeba będzie zatwić tych prywatyrów Sindów, Faust, bo tak trochę tutaj pływają. No podoba. Nie wiem, jak u ciebie z tym Basra tam. Interesujesz się tym hanem basryjskim? Ja się wszystkim interesuję. Faust? No bo tam trochę go wyprzedzają nawet ci. Tam to mam wywalone, bo ja wszystko zbieram w Hormuzie. To zakon we wszech. Piraci to mają 5%, więc... Długo po flotę pójdę na bogato. Ty, flotę? W końcu możesz? Wow, no. Weź się później tak. Stać linia brzegowa i pierwsza flota. Jednego doradcę wrzuciłem, no i nie stać. W piasku będzie ta flota. Czego on może tu zrobić z te? Jak nawet nie masz? No nie, do mi Tatooine oblegać. O nie, masz Luke Skywalkera przecież. Tam się zbuntuje Jemeńczycy, dobra. Dlatego wywalmy. Ziemczyń wojsk. Co tu się w ogóle dzieje? Ci Faust już odbije tą prowincję. Gdzie jeszcze istnieją? W Indie już dobrze? No coś tam robię. No na razie z nikim podbiłem. Słuchaj, za chwilę będzie trzeba pójść w końcu na tego Brunei, co nie? Podzielimy się tu jako. No dobra, a co chcesz? Trzy prowincje. Jakie? Kuching, Sibu i Brunei. Ty resztę. A, to wy tu macie tę Brunei, ja tak patrzę na Afrykę. Czej, bo coś mi się tu... One są drogie nawet, bo mają 15, no 15, właśnie tak patrzę, 27, 15, 19, 27, ty będziesz miał za to 11, 11 9, 9, 6, 14, 12, 13 i 9. No, tak więc... To nie tak źle chyba, co nie? No i to jest Center of Trade. Z jakiegoś powodu tutaj jestem, plus to leci wszystko i tak do mnie. No niekoniecznie, bo to leci również do Bengalu, a z Bengalu do Ceylonu, gdzie mam większość. I przerzucam sobie do Hormuzu. Ale mnie burżerci lubią. Ale wszystkiego nie będziesz miał, bo ja tu mam też niedługo dwa nowe centra trade'u, które będą przerzucać potem wszystko z... A to ja do Hormuzu, czekaj, Hormuz. No kurwa, ale to się pierwotów pojawiło. Dobra, dobra, czaję. No, z Ceylonu się... przychodzi do dwóch. Czyli jednym słowem mówisz, że się tutaj nie robimy tego razem, po prostu kto pierwszy, ten lepszy, tak? Nie no, po prostu czemu chcesz zabrać trzy najzajebistsze prowincje i oddać mi same gówniaki? Bo ty... Możemy się podzielić porówno. To będziemy mieć tutaj jako szachownicę, no za co ty chcesz? Ja chcę ten center of trade na pewno. A no ja tylko chcę, resztę ja go wezmę. To czyli jednak bez sojuszu. Jednak bez sojuszu, chociaż czekaj, ty weźmiesz sobie jeden trade center of trade, tak? A ja całą resztę? Tak, tak. Potem się dogadałem, policzę sobie tam, ile tam jest tego wszystkiego, trade'u i tak dalej. No właśnie tak popatrzyłem, trade power w tej prowincji to jest 30, 32, a w pozostałych to jest 7, 6, 2, 3. No to nie wiem. Kurde, na tym Morzu Arabskim się rozwija piractwo. Pobierają wszędzie gry. No a gdzie teraz Weneci? Jak się dogadamy na pewno. No, coś wymyślimy. Stopper, projection, no bogato. A co robili prywatierzy? A bogato, to ja jem teraz kiełbasę. No wiesz, jak była komuna, to Blanco. Później obalili komunę, to... Manufaktura, broń. Zaczęli prywacić. I tak prywatierzy powstali. Wierzę. Śmieszne. Bardzo wiem, śmieszne. Aż sam się uśmiałem. Zatrzymajcie tą korzolę śmiechu. Bo nie wydola. To 1810. Valve Corporation robimy fabrykę skinów. Tego? No weapon manufaktury buduję. Które broni? Siurkę? Miałem, właśnie sobie pozbieram, bo tu mam bardzo dużo żelaza. A że mam tylko bardzo... w Aleksandrii mogę coś budować, co mi się opłaca. Właśnie zabudowuję znowu wszystko. No sobie trochę force limit zwiększam. Właśnie force limit. Też mam duży, więc... Ja bym chciał lepszego władcę i to wszystko. Move sand. Powiem kawaleria.
Kogo jeszcze tu można byłoby wciągnąć do wojny z Osmanami, cholera. Ich nie lubi. Moskwa, ale Moskwa też mnie kurwa nie lubi, Moskwy nie lubi Polska, to mogę zapomnieć o tym. Zakon Lukasa, o masz ich za rywalów. Tak, nie, wiesz, bardzo będę chciał tą wojnę z Osmanami stoczyć, tylko tak, tu mam Czechy, które będą przeszkadzały i odciągną Polskę, to znaczy, że wszystko będę musiał wziąć na siebie pewnie. Znowu. Rewizjant jest na w tym momencie Osmanie mają 120 tysięcy woja. To jest masakra. Ile mają? 120 tysięcy. Jaja sobie robisz. Nie. Znaczy ja patrzę na Polski limit, nie? 120 tysięcy, ja pierdolę. O, teraz już 134. Oj, Polska ma... No Polska ma 108, więc Polska będzie super, tak? Tylko patrzę, że jest dwie technologie za Czechami, które mają 45 tysięcy znowu. Delhi jest tutaj i jest obok mnie, więc będzie też uczestniczyła w tej wojnie. I Stindy też. Ty też ma z Osmanami? No. Stind ma tylko z Osmanami, więc nie wiem, czy Stind byłby bardziej bezpieczny, ale nie wiem, czy by się dołączyło. Nie, nie dołączy się przeciwko Stindowi, za daleko jest. Za daleko. Też Stind zaprosimy jako tego, jako sojusznika, znaczy jako tego, nie sojusznika, tylko po prostu weźmiemy też mogę wojnę. Bo też od niego ziem chciałby się dużo. Znaczy mamy tą krucjatę, to jest przynajmniej to lepsze, tak. Będziemy mieli bonusy do Manpowera, podczas tak. I do morali i tak dalej. Bo... Tam ty się na jakąś wojnę szykujesz teraz? A co chciałbyś? Pomoc jakiejś? Z Maroko, znowu. Może zaczepił Maroko? Czekaj. Nie, chcę. Chcę ich poderwać i to bardzo dużo poderwać. Chcesz ich kobiety? Wiesz, okay, nawet twarzy ich nie zobaczysz. Pójść. Ale podeślę ci tylko 18. O nie! No, tylko oni wiesz co, za chwilę mnie obudzę, więc muszę poczekać jeszcze chwilę. Poczekaj tak. Spoko, spoko. No, Air nie jest już więcej moim rywalem. Aj ofensa albo tracimy pieniądze. To co ty zrobisz bez powietrza? Umrę. Desant? Ale Maroko może być moim rywalem. I ty teraz przyda akurat. Zakon Walf, Toskania, wow. Słowiańska moc, Savo no i Portugalia. No fucking way, ale Moskwę pocisnęli. Co? Nogaj, czy co? Złota Orda, ale ich teraz weźmiesz. Atakujesz ich? No nie, no nie mam panicy z nimi, z Golden Hordą. A masz religijne, czy nie masz? Znaczy mam religijne, no to ale mam trusa z Moskwą. No przecież ale... Polska mnie wezwała do wojny, moronie. Nie masz trusa Złotą Ordą. Ale nie graniczy z nimi. To kurwa Georgii oddasz. Jak masz religijną wojnę, to powinieneś każdemu wypowiedzieć móc. A pierdolę, trzeba graniczyć z kimś, żeby móc to ten... pokój te prowincje oddawałeś. Mogłeś pomyśleć. No wiesz, mogę przewidzieć w każdym momencie, gdzie jakie państwo mi się zaraz wypuści, no. Bum! Persja prosto. Nie, to tutaj będzie dla nas złożę. A jeszcze się zdziwisz, Persji. A gdzie jest? Nie mam już był perski. O Jezu, ty mówisz, jak zjedzenie przez Jarka. No, ja trzeba będzie ich skończyć za jakiś Karadel, pierwszy raz widzę duże państwo. Karadel. Karelia. Jak w środku Moskwy wyzwolono. Trzeba tych Osmanów pocisnąć, kurwa, zwłaszcza póki się ma tą przewagę w technologii, aż dwa poziomy. Ale mogą się niedługo zwesternizować przez nas. No właśnie. Znaczy, właściwie przez każdego mogą, nawet przez Raguzę się zwesternizować. A nie, ale nie będą się westernizować, to mogą upaść łatwo. To boję się kuźwa tego, tej Czech najbardziej. Szczerze mówiąc, już... No właśnie dali Synth Tevy, to fajne, chyba. Znaczy ja mogę pójść głównie na Synth tam, bo tam mam ziemię. No a to będziesz walczył również z Delhi, no tak naprawdę. Bardzo się mocno zabudowali w sojusze Osmanie, jak nigdy po prostu. A Polska nam to teraz dupy nie da, no. To wszyscy musimy iść na Osmanów i jeszcze jakoś to podzielić, bo po prostu to jest masakra. Och, czemu to nie jest łatwe? Planuj Lukas. Wydawaj rozkazy, pójdziemy tam, zrobimy to. Wielka Brytania, ja na kogo teraz pójdę sobie. No jest Refos tutaj. Zmieniłem plany. No już damy, że to na Madagaskarze. O, to zobacz co powstało z Airu, bo tam. Takie państewko. Jao. Tak, z którym nikt nie ma sojuszu. No to zmieniłem plany, nie. Maroko sobie poczeka. Nie, no chyba trzeba po prostu właśnie urosnąć. Nie ma... No ja tak też zamierzam robić właśnie. Chyba, że Jarkandowi wypowiem wojnę. Jarkand ma sojusz z Delhi. Delhi zerwiemy sojusz z Osmanami. Taki plan. A później tylko zostaje Sin z tym, z Ottomanami. Nogaj z kim ma sojusz? Z Jarkandem. I Nogaj. Mogę zaatakować Nogaj. Zostanie wezwany Jarkand. Jarkand pocisnę.
I Nogai. To zerwes. Nie, to co mi da? Nie, to Jarkand i Dali zerwie sojusz, to nic mi to nie daje. Muszę wezwać tak, żeby Jarkand mógł wezwać swoich sojuszników, czyli również Dali wezmę. Mam wojnę ich z Nogai, Jarkand, Dali. I w Dali można byłoby. Sint nie jest straszny, jest do przeżycia. W sumie jakbyśmy dostali takim Sint Osmanie Czechy, to można już wypowiadać wojnę Osmanom. No to Dali. Bo to właśnie Dali jest takie kurwa bolące. A jaką mają armię? Już. Ja już widzę 50. Wcześniej mają trochę do armii zapalić. Okej, zjadłem. Mam 15 minut ci to zajęło. No, zajebiste było. No to co, kogo tam klepiemy, kurczę, dawać mi szable. No Gajów i Jarkand i Dali. Celem jest zerwanie sojuszu między Dali i Osmanami. Mhm. I potem wbijamy się w Osmanów. To to może trochę trwać w sumie. No ale to będzie się przynajmniej coś działo, no. No dobra. Ale ja mam internale, więc nigdzie nie wyjdę z domu. Że tak powiem. Jeszcze masz te internale? No. Co ty musisz zrobić, żeby to przestało? Stability na 1, a że jest zwiększona o 50%, a ja mam króla 1-2-2. To mi to trochę potrwa jeszcze tak z 10 lat. Jezus. Ulepszyłem trochę development w niektórych prowincjach. Mam zamiar, żeby co najmniej pomarańczowy był ten cały pół... ten... Wotan, czemu dałeś możliwość przejścia Yao? A nie, to my mamy, okej. Okay. Ja nic nie dawałem, co ty chcesz ode mnie. Już mi tutaj, kurde... Oskarża mnie, oczernia mnie. Czyli widzę wszystkim. Bo cię pozwę jeszcze. O, wpierdę, przesadziłeś, nie. Ostrożnie teraz z takimi żarcikami, bo... niektórzy mogą wziąć się na poważnie. Mało, a wy jak wiecie, kto wygra? Według mnie Grubas, bo ma rację. Bo niby nic, ale jednak to jest zabronione obrażanie ludzi w internecie. Tak więc Gruby chociaż jest debilem, to i tak wygra. Tak według mnie. W sądzie może wygra, ale ogólnie to przegra. Przegra. No to tak, to wiadomo było od początku. On jest po prostu jak ta kobieta, co GTA tam, znaczy tych twórców GTA właśnie pozwała za to, że wykorzystywali jej wizerunek. Powróciła na sądę znowu, no. Ciekawe. No ja sobie to tak, czy ona znowu, o, Unia Ewangelicka. O, Ewangelginio. Ej, od kiedy w Indonezji ja mam 0% autonomii? To może by moment był Otomanów zaatakować, jak dołączyli się do, dołączają się do którejś czy nie? Ja sobie patrzę. Nie, no. Nie. To, tak, wiecie, tak będzie ta wojna i Otomani będą po którejś ze stron, to wtedy ich atakujemy. Patrz, Watan, no i kto powinien zająć Indonezję? Ja, który mam 0% autonomii, czy ty, który masz 75% autonomii, no? Gdzie? No zobacz. Zobacz prowincję w Indonezji. No masz 0, no i co z tego? No i zobacz, ile zgarłem pieniędzy stąd. Ja teraz zobaczyłem, nie? Ale bogactwo. A Colonial Nation ci się nie stworzy. Nie, no otworzyłeś tą zamorską tą? Przed kompany? Nie. Właśnie nie może już. Patrzę, chciałem zrobić, ale nie ma. A no ja mam 0% autonomii. Zamorskie kompanie można tworzyć tylko jak się ma zamorskie prowincje, no. Ja mogę, jak... ty nie możesz, spoko. No właśnie. Bo masz 75%, dlatego. Możecie to jest dopiero zamorska prowincja dla ciebie, nie? Na Ginei możecie tam, na Papuę. Tam gdzie jest Papua, to możecie tworzyć po prostu. Jak ty zerwałem ten przemarsz z nami, Wotan, żeby oni zostali na moim kraju. No to niech sobie tam chodzą. Nie chcę przeszli. Wotan tam ale może tak kampanię uchodzi. Zrobić. Mogę robić kampanię. Żeby nie było, że jak będzie bunt, to ja do ciebie nie przyjdę. Na dole nie mogę tam w Afryce, ale mogę stworzyć tam, gdzie z Twasem się bijemy, a czy bijemy się, kłócimy o tę ziemię. Jest sporne. No nie, no bo wiadomo, to każdy by to chciał, bo to jest naprawdę drogi handel, tak? Jakby mi te 12 dukatów poleciało do Zanzibaru, czy nawet do Kongo, nie, do Good Hope, to było naprawdę fajnie. No. O, już widzę nowy świat, te kółeczka, całe wyspy. Co tak zamilkliście? No, no bo wolę, no nie, co wypowiada. To za dizaster? Myślimy. No nie, Klerwi ma za dużo, ja jebie. To jebie. Cię umyj. Czekam jeszcze jak ta. Ale skończy się za 3 lata, więc nic nie wybuchnie. No ale to widzę, że jest po prostu jakoś nieciekawie w tym cholerom Empire, no. Jest tak na razie porówno.
Nie wiem, czy Sunni ci dołączą do którejś ze stron. Uj, w idealnym momencie. O, FaceTag z Manili. W ogóle, że Czechy głosują na Ansbach. Dwie prowincje. Pytał mi się, by gość od inflacji. A coś ty sobie masz złota? Za Papala. A Papala się da? No. Usury. Forgive. Chciałem stabilność brać, ale w sumie... Ja muszę, bo za dużo punktów mnie kosztuje. To wezmę sobie to i wezmę sobie taksy. Będę zarabiał hajs. Ciężki Japonia hajs. Walczy z Shibą. Shiba? Shiba. Który jest wasalem Japonii. Ja Japonii nie widzę jeszcze. Nie? A już tam może dlatego, że wziąłem Eastern ten... Technology. Znaczy Eastern Map. Aha, tak, o Boże, nie! Tak był zasetykowany przez Ottomanów. Nie, decline. Jak to? Bo Raguza mnie wezwała do wojny z Ottomanami, gdzie są atakowani. Oni im zawsze ten. Ale wyraźnie nie. Stało się. Szkoda. No to... Papa nie Spójrz, czy mam wojnę z nimi? A, zdradziłeś swojego sojusznika, wiemy, że na to tak. Nie można polegać. Tak jest. No właśnie. O, nareszcie umarłem, jak dobrze. No jak fajnie. Jak przyjemnie. Umrzeć, nie? Tak. Uwielbiam to robić. I tak Piotr przy bramie, ile dziś niewiernych zabiłeś w tym swoim nędznym życiu? Cały stos. Sztos. To też. To też. O, tu widzę, że chcesz kolonizować. Filipiny. No i widzisz, weźmie sobie Filipiny całe, zostawię ci je. 1, 4, 5, ale Filipiny... Najpierw przechodzą do Malaki i dopiero przechodzą do Ceylonu. To Malakę to sobie weźmiesz. Jak to się nazywa? 1-4-5, czyli taki utalentowany militarnie, ale administracyjnie, nie? Kurde no, do kogo by to pasowało? Może... Kilba walczy z Wielką Brytanią. To źle? No, w sumie nie wiem co o tym myśleć, wiesz? Bo zabiorą prawdopodobnie tutaj ten jedną prowincję, która mnie dzieli od... A wiecie, o czym myślę dosyć często na przykład? O końcu odcinka. 22 minuty. 22 minuty to dobry moment. 25 tak. Dojedźmy. E tam. No, takie równiutkie 20. Tak, więc Kiksunio się witam. Dobra, widzowie, wiecie, kto chciał zakończyć. Chowska, a ja po nim to przejąłem. Tak. Dobra, kończymy. No to do zobaczenia w tym odcinku. Pa. Cześć. Na razie. Pa.